Dni seniora odbędą się w połowie września, czy rozpoczną się w połowie września i będą trwały do końca września, także ponad 2 tygodnie, w zasadzie 3 tygodnie różnego rodzaju propozycji. Ja bym powiedział tak, najogólniej rzecz biorąc, można je podzielić na 3 bloki. Jeden to są takie wydarzenia o charakterze koncertowym. My się chcemy zaprosić seniorów jeszcze, póki będzie ładna pogoda, aby to odbywało się na zewnątrz instytucji czy na świeżym powietrzu, aby nie było problemów związanych z wymogami epidemicznymi i obawami też o przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach. Zatem będą to wydarzenia na świeżym powietrzu, koncerty. Przewidujemy tu również spotkania towarzyskie, tak bym to określił, a więc takie elementy zabawy. Kiedyś były to przyjęcia w salach restauracyjnych. Obecnie to właśnie takiego wspólnego grilla proponujemy parę razy. I to jest jakby pierwszy blok. 2 to są warsztaty tematyczne dla seniorów, realizowane najczęściej przez instytucje kultury, zatem przez Kutnowski Dom Kultury, pod hasłem na przykład i ty możesz zostać Hamletem, czyli można spróbować swoich sił aktorskich. Szereg innych także realizowanych przez bibliotekę, poprzez Muzeum Regionalne, włączyło się także UTW z Kulturalnym Dworkiem, gdzie będzie można się spotkać i to będą, jak powtarzam, zamknięte, warsztatowe najczęściej spotkania. No i trzeci element to są spotkania o charakterze takim rekreacyjnym, Nordic Walking, grzybobrania proponujemy dla mieszkańców, aby się wybrać do lasu, poszukać swoich jak prawdziwków i również także to obejmuje różnego rodzaju formy przygotowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zatem, jak mówię, od zabawy poprzez warsztaty różnego rodzaju do rekreacyjnych wydarzeń. Myślę, że wybór będzie dość duży tych wszystkich form przygotowanych dla seniorów. Będzie można dla siebie coś ciekawego znaleźć. Także spotkamy się i Państwu będziemy prezentować, cóż tam seniorzy mogą dla siebie ciekawego znaleźć. Zaczynamy na grubo, zaczynamy mocno, najpierw Święto Róży, czyli później Dni Seniora. Może to nie będzie Hitchcock, ale mamy nadzieję, natomiast kumulacja na pewno duża. To przyspieszenie przede wszystkim ze względu na to, że nie wiadomo, co będzie w październiku. Owszem, seniorzy nas do tej pory zazwyczaj prosili, żeby to przesuwać na październik, kiedy oni już skorzystają także i z możliwości wypoczynku we wrześniu, bo to są bardziej przystępne ceny, ale właśnie ze względu na zagrożenie epidemiczne podjęliśmy decyzję, żeby te wszystkie działania przyspieszyć, aby zrealizować je we wrześniu.